Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Micha i Ola nadają z przedszkola. Jesteśmy gośćmi niepublicznego przedszkola Koala i zapytaliśmy dzieci, co to są zmysły. Zapraszam do oglądania. Tak? To co, możemy zaczynać? To powiedzcie mi, co to są zmysły? Pomysły? Zmysły. Co to są zmysły? To takie, to jakbyśmy ruszali w lęku. A ty jak myślisz, co to są zmysły? Na przykład jak coś możemy wymyślać. Uszy są do słuchania, nos jest do słuchania. Zmysły to są oczy, którymi patrzymy i nam. Nóż. No pięknie. To takie coś, dzięki którym możemy coś czuć, widzieć, dotykać. To takie coś, co możemy dotykać. Zmysły to takie coś, że można dotykać, można czuć, można myśleć na przykład. A wiecie, jakie mamy rodzaje zmysłów? Węg. Tak, jeszcze? Słuch, wzrok i jeszcze... Jaki? Smak. I jeszcze jeden? Dotyk. Czyli mamy 5 zmysłów, tak? A jak myślicie, która część ciała odpowiada za zmysł słuchu? Uszy. Mhm. Wzroku. Oczy. Mhm. Smaku. Usta. Węchu. No. I jeszcze powiedzcie mi smaku. Kto wie? Buzia. Buzia. Mhm. Myślenie. Mhm. Jak jeszcze? Smak. Ucha. Czyli jaki? Słyszenie. Węch, słuch, dotyk. Myśli. I co jeszcze? Wiesz, coś jeszcze? Usiądź sobie. A wzrok to jest zmysł? Tak. Super. Który zmysł jest najważniejszy dla naszego życia, wiecie? Węch. A dlaczego węch, myślisz? Co my takiego robimy poprzez węch? Wąchamy. Widzę. Smaku. Tak, dla ciebie widzenia, tak? Buzia. Buzia, czyli smaku, tak? A dla ciebie? Buzia. Na przykład słuchać. Aha. I co nam pozwala taki zmysł słuchu? Na przykład jak możemy słuchać muzyki, ale nie za długo, bo ja jak śpię, no to mama mi włącza muzykę. Ale głośno czy cicho? Cicho. Czyli możemy odróżniać głośno i cicho, tak? Tak. Super. Powąchać. Mhm. Może to być ładny zapach albo brzydki. Super, czyli możemy odróżniać takie zapachy, tak? Ja myślę właśnie buzia. Buzia, a dokładnie? Węch. Węch jest najważniejszy? A ja myślę, że mózg jest najważniejszy. A dlaczego? No bo kieruje całym ciałem. Mózg kieruje całym ciałem? Nie. Serce. Serce jest najważniejsze. Dlaczego? Bo bez serca by nikt nie żył. Mózg. Mózg. Mhm. A co ten mózg nam takiego daje? Myślę. Czyli myślimy, tak? Mhm. Próbowanie jedzenia. Jedzenia, czyli smaku, tak? A ty jak myślisz, który zmysł jest najważniejszy? Myślenie. Oczy. Oczy. A dla ciebie? Myślenie. A wiecie, jakie mamy rodzaje smaków? Wiesz? Powiedz. Jabłkowy. Taki powiem grzeski. Taki, który smakuje kiwi. Mhm. I jeszcze taki jakby smak pomidorowy. Różnych. Jakie na przykład? Na przykład bananowy, gruszkowy. Mhm. A cytryna? A cytryna jaki ma smak? Cytrynowy. Dobrego smaku i brzydkiego smaku. Inaczej nie dobrego smaku.
Może być bezsmakowy na przykład, może być na przykład miętowy. Jaki? Balonowy. Balonowy. A wiecie, co na przykład smakuje jak kwaśna cytryna? Ja kiedyś jadłam, ale nie było dobre i wyplułam. Czyli mamy smak kwaśny, tak? Jaki możemy jeszcze mieć smak? Jak mamy... Słodki? Mhm. Jaki jeszcze? Gorzki? Gorzki. Kwaśny. Super. A na przykład frytki to czym posypujemy? Czym? Chyba solą. Czyli jaki smak? Słony. Tak, słony. Smaku pomarańczy, smaku lota, smaku owocu. Na przykład smak tortu. Słodkie, słone, gorzkie. Właśnie. Dotyk nam sprawia przyjemność, czy nie? No możemy czegoś dotykać, ale pokrzyw nie można dotykać. Bo ja kiedyś dotknęło mnie bardzo palił palec.